Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znowu jesteśmy na Palionowie, dzisiaj ze mną Rapper Neon. Rapper tak jest, Neon. O, zapomniałem, że nie masz tego, że masz to. Że mam ciernie, że mam ciernie. Słuchaj, powoli. Chodź, musimy się oddalić dobra. Trochę, bo tutaj nie możemy, nie mogę ci o tym mówić. To jest w ogóle moja nowa chata, którą zbudowałem już sobie. Ale ładna chata, ale fajna. Piękna chata. A czemu masz nową chatę? Chodź, musimy, bo tamta mi się spaliła. Serio? No. Jeju, czemu ci się spaliło? No bo cię nie było wtedy, nie widziałeś. Dobra, to zamykam. Siądź sobie tam po drugiej stronie z tobą, musimy porozmawiać, bardzo, bardzo ważne. Patrz, to jest mój domowy chleb, wypiek domowy. O kurczę, daj spróbować. A, stary, mało gościnny jesteś. Się o nie jestem głodny, nie spróbuję teraz, spróbuję później. Dobra, ale słuchaj. Ale to musisz pomachać chociaz. Cudowny. Właśnie, dobra, no to się słucham, już się słucham. Słuchaj, tu, jak otworzymy okno, nie wiem, czy ty nie widzisz raczej domku Dave'a, ale tam jest domek Dave'a. Słuchaj, stary, mam plan na pranka. Robimy takiego... jeszcze nie teraz. Robimy takiego pranka, że zalewamy mu całą chatę wodą. Co ty dobra, na to? Dobra, zalewamy mu chatę wodą. Chodź, bo ja tu gdzieś przygotowałem sobie wiadra już wcześniej. Dobra. Tu mam wiadra, o, masz 16 wiaderek, ja mam drugie 16. Napełniamy je na maksa, stary, i zalewamy mu to. Tylko nie ale wiem, gdzie on jest. Głupie. Nie wiem, gdzie on jest. Stary, tak, żeby. Tak czekaj, najpierw go znajdźmy, żebyśmy wiedzieli. Dobra. Bo jak on tu jest gdzieś blisko, to niedobrze. Idę napełnić już je wodą, dobra? Dobra, no napełniaj. Ej, nie widzę go, może. Bo jest na serwerze, dobra, tyle widzę, ale. Wodą. Ale nie ma go. Dobra, poszedł sobie gdzieś, dobra, to luz. Napełniłeś wodą już wszystkie? Tak, wszystkie już napełniłem. Dobra, ja już sobie też napełniam. Ja sobie elytrą wlecę tam na górę. Stary, najlepiej jest najpierw zacząć od dachu. Rozlać to wszystko na dachu. Dobra. I później lecić w dół. Słuchajcie, zanim jeszcze zaczniemy to robić, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu. Napiszcie. Najpierw to robimy tak. Macie jak zwykle 5 sekund. 5, 4, 3. 2-1-0 już. O, ale szybko dzisiaj, no to napiszcie, kto zdążył. Jeżeli nie zdążyliście, no to trzeba to naprawić. No ale dobra, mam 16 wiaderek, koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Dziękuję za 20 tysięcy subskrypcji, co mieliśmy 20. Tak, już wybijaj, tutaj jesteś na suficie. Znaczy na suficie na dachu. Tak, już mu rozdałem. Dobra, ja tu wszystko odłożę. Ale to będzie dobry prank. To jest tak niemiłe, co my robimy. O, to myślę, że na kilka razy będzie trzeba, stary, bo te 16 wiaderek to będzie tak, mało. Bo to trzeba tak porządnie, wiesz, zalać mu tak ja totalnie. Nie mogę, ale to jest, patrz co się dzieje tutaj. Czekaj, bo nie wiem jak tu, o, tutaj, tu się da, stary, to tak, o nie, dlaczego tak się nie da teraz? Patrz, nawet mu ognisko zgaśnie przez to. Nie, właśnie chyba, gasną? Ognisko, patrz, po środku się zachowało. Gdyby wylać to gdzieś tak blisko, to by zgasło. Aha, no. Ale to już ognisko tam mu nie trzeba zalewać. O kurczę, tutaj wodę zniszczyłem troszkę. Ale zalałem ognisko. Tak? No to dobra. No to też fajnie w sumie. Dobra, o, ta woda się tu psuje trochę, ale... Dobra, później ją będziemy naprawiać. Tak. Dobra, lecę tam znowu. Ja również. Kurczę, a... O, jedno wiaderko mi jeszcze pustyło. Jak to strasznie wygląda z zewnątrz, jejku. No dobra, nie. W środku mogę już rozlewać? Nie, w środku nie rozlewamy, tylko na zewnątrz. A, dobra. No w środku to już by tam było za moc. To już by było bardzo złe. To już by miało za dużo sprzątania, no. To dobra, już, to nie powiedziałem było... tego, żeby nikt, żeby nie było, nawet tego nie proponowałem. Dobrze, jakby to nic nie było. Dobra, koniecznie wbijajcie w ogóle na kanał do Neona i do Dave'a, ponieważ tam codziennie odcineczki o mniej więcej o godzinie 19, tak samo jak u mnie, więc warto śledzić. Dobra, wlecę tu jeszcze na górę. Parak pięknie porozlewane. Cudownie. Kurczę, nie wiem, jesteśmy takimi złymi ludźmi. Ale czekaj, jeszcze tu. Mi się wydaje, że jesteśmy strasznie niemili. No, też mi się tak wydaje. A to w końcu będzie dom żabki, żabki lubią no, takie... bo ona przecież ten, w wodzie no właśnie, powinna mieszkać. No, to wszystko, to my tylko przysługujemy się dla dobra. Dla dobra żabki. Dokładnie dobra, tak. Lecę tam, o. Przynajmniej tak to sobie musimy wytłumaczyć. No, właśnie. Dobra, tu gdzieś sobie wyląduje. Jeszcze trochę, bo uważam, że to jest za mało. To jest za mało. No, co, ale jeszcze nie ma tego takiego efektu, że no, się płakać. Takiego, żeby to całkowicie zalać. Ja chciałem tak, żeby nie było widać domku. Jejku, patrz co ja mu z przodu robię. O, ja nie mogę. Co robisz? O, tak, bardzo dobrze, bardzo to... dobrze, bardzo dobrze. Tak, to tak ma być właśnie. Dobra, tu muszę podlecieć troszkę na górę. Ała. Dobra, tu rozlewamy. Jest to ciężkie do zrobienia, tak w sumie, żeby ej, czekaj, to... ja chyba widzę jego nick! Gdzie on jest? On, tu przy tych magazynach.
Chyba się szykuje do wojen magazynowych. Czekaj, czekaj. Naprawdę. Nie gadaj, że on jest tak blisko i nie widzi tego. On tam jest. On wychodzi! Ale dobra, idzie w stronę. O, jest faktycznie, dobra. Jo, masakra, dobra. Dobra, szybko, dobra. Szybko, zalewamy szybko to do końca. Lecimy teraz, szybko, jazda! Zalewamy to do końca. Ja nie mogę, ale stres. Ja się stresuję, bo ja nie chcę mieć problemów. O, ale on będzie miał zemstę. Mi ostatnio spłonął dom, mu teraz zalany, no to... O nie, jeszcze mi się tylko nic nie stało. A nie, jak to? Przecież miałem pranka, nieważne. Miałem. Co miałeś? No, że mi pod domek schował rzeczy wszystkie. Ze a, no tak. No było. No to już, kurczę, już nie będę na siebie sam takich złych rzeczy ściągał. Dobra, ej, no to coraz lepiej wygląda moim zdaniem. Tylko tu mi się to tak dziwnie daje, ta woda, że ona tak nie chce się dać na górę. Jak zobaczysz, co zrobiłem na dole, to o, to już jest smutny widok, uwierz mi. Się boję. To wygląda okrutnie, totalnie. O ludzie, złoci, jak to wygląda. Czekaj, już lecę zobaczyć. Patrz tutaj szczególnie. O kurde, totalnie zalana chata. Jeszcze z tyłu trzeba zalać, stary. Jeszcze tył i możemy mu to pokazać. Mam nadzieję, że on tu nie przyjdzie do tego czasu. Co on robi przy tych... tych? No, szykuje się. On jest tam przy tych wojnach magazynowych ciągle. Dobra. Chyba się nie odwraca na tą stronę, więc jest dobrze. Jejku, ale mamy szczęście. Ja no. Nie mogę, to jest taki fart. Ale się śmiesznie ta woda zbugowała. O, dobra. Ej, dobra, ja już jestem przy końcówce, stary, jak ci tam idzie? No, bo próbuję. Ja już kończę w sumie tak naprawdę. No mi się wydaje, że już lepszego efektu nie osiągniemy, niż jest w tym momencie, aczkolwiek... Ambicje są. Ambicje są, no. Dobra. Ja mu tą górę tak poprawiam, ale tu już na górze chyba nie... No dobra, przelecę się, zobaczę jak to tu na twoim drzewie się stanę. Ej, no nie, no zalana jest fest. Nie no, to może już chyba... To chyba wystarczy, to już można mu pokazać. Czekaj, gdzie on jest? Jak to czekaj, wygląda, zadzwonimy na Discordzie. Dobra. To dodam drink, go. Drink. Dodam go tu. Halo, Dave? Halo? No, hej. Co tam u ciebie? Co robisz? Czemu mi dzwonicie? O co chodzi? Co się stało? Gdzie ty jesteś? No. Jesteś na serwerze, widzę. Ja sobie na wojny magazynowe szykuję. No, rozumiem. A chodź, możesz coś zobaczyć? No, a co się stało? No, tutaj czemu jest woda na ziemi? Tutaj troszkę się rozlało nam, Co to jest? Tu się troszkę nam rozlało. Co to jest? To jest twój domek, żabka, nie. Ale magna. Zawsze chciałeś mieć przecież wodny domek, nie? Rura w moim domu pękła, dzwoń po hydraulika. Dajwik, co tu się stało? Ale ty lubisz bagna przecież. Ale bagno to bagno, a woda to woda w moim domku. Gdzie ty jesteś, Dave? Gdzie ty jesteś, Dave? U góry leje się woda. Dlaczego się leje woda no na górne piętrze? Bo to jest prank z naszej strony, stary. Ale fajny prank! Zalany, mam mokro, teraz wilgotny dom grzyba. Ale masz teraz prawdziwy domek żaby. Tyle lat mieszkałem. Jak ci się podoba taki domek? Prawie. A teraz mam dla was zagadkę, chłopaki. No. Co trzeba zrobić, żeby było więcej bagna? Błoto. Nie wiem. Nie, trzeba do niego zrobić kupę. O. No super, to rób. To jak, Dyvik, oceniasz pranka, co? Gdzie ty jesteś? W ogóle, bo ja cię nie widzę, gdzie ty jesteś? Na dachu, no próbuję to zatrzymać, ale się nie da. Nie, tego się nie da zatrzymać, stary, już musisz niestety mieszkać w czymś takim. Musisz w tym mieszkać. Dlaczego mnie bijesz przepotężnie? Musisz w tym mieszkać, niestety, wiesz? No co, ale co to? Ale to jest fajne, bo patrz, możesz sobie z dołu tam. Ale skok wiary można. Tam gdzie się ta woda tak rozlewa, stary, możesz sobie tam płotkami omurować i wtedy ona się nie będzie rozlewała, a będziesz mieszkał sobie w wodnej chacie. Ale mi się to nie podoba. No dlaczego? Fajna chata. Muszę po hydraulika dzwonić. Kurczę, takie pranki. O, to jest fajne. Fajną chatę masz. No patrz, stary, ja mam nową chatę, tobie też się należała. Ale ja muszę budować. Czemu budować? W sumie nie muszę, taka wodna, podwodny świat. No, taki wodny teren. H2O, ale... H2O wystarczy kropla. No, ale nie, tu wystarczyło kilka wiaderek wody i patrz, jaka fajna chata. Dobra. Nie tak. Dobra, słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się oczywiście spodobało, zostawcie łapkę w górę. No i do zobaczenia już na następnym odcinku, na jakimś następnym pranku. Zapraszam do chłopaków na kanały. No i koniecznie subskrypcja to jest coś ważnego, to jest coś... No,
co jest mega ważne, ponieważ o live'ikach wtedy wiecie, o wszystkim wiecie. Więc jeszcze raz zapraszam do chłopaków na kanały, oczywiście linki w opisie. Trzymajcie się, na razie, pa pa! Hajas!